Dzień dobry, witam was w Osikowej Akademii Małego Artysty. Ja nazywam się Radek i dziś wspólnie przygotujemy osikową papuszkę w kolorze pomarańczowym. Każdy z was otrzymał osikowy zestaw, czyli zestaw osikowej papuszki. Każdy zestaw zawiera instrukcję, drewnianą podstawkę, steropianowe jajo, papierowe torebki ponumerowane kolejno. Raz, dwa i trzy. Dodatkowo musicie sobie przygotować pędzelek i klej. Klej magiczny, czyli klej typu Magic, który po zaschnięciu stanie się bezbarwny. Podzielimy swoją pracę na trzy etapy. Na samym początku okleimy nasze jajo osikowymi płatkami, a następnie w drugim etapie przygotujemy czy stworzymy twarz naszej papuszki, no i ozdobimy ją piórami. Otwieramy torebeczkę numer 1. Starcie, zwróćmy uwagę na kształt jajka. Jajko ma dwie strony, tak? Stronę węższą i stronę szerszą. Szersza strona ma obity taką właśnie obręcz, która w późniejszym etapie pracy będzie nam wskazywała miejsce, w którym zaczynamy wyklejać czerwone płatki. Zanim przejdziemy do wyklejania płatków, chciałem, żebyście zwrócili uwagę na same płatki. Dotknijcie, poczujcie. Jest to osikowy płatek, który jest tak cienki jak kartka papieru. Ma on tak jakby dwie strony, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Płatek ma stronę wklęsłą i wypukłą. My pierwsze 7 płatków wykleimy stroną wklęsłą. Otworzę teraz torebkę numer 3, nie numer 2, ponieważ w torebce numer 3 znajduje się drewniany patyczek. Otwieram torebkę numer 2. A więc możemy przejść do etapu wykonywania twarzy.
Tak, prezentuje się moja papuszka. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam miłego dnia. No i zapraszam Was ponownie do Osikowej Akademii Małego Artysty. Jednocześnie zapraszając Was także do odwiedzenia Osikowej Doliny i na przeżycie niezwykłej przygody z wiórkiem drewna osikowym. A więc jeszcze raz dziękuję, życzę miłego dnia, no i trzymajcie się cieplutko. Pa!